I tak jak wspomniałem, dzisiaj mi przypadła przyjemność rozpoczęcia tutaj ścieżki na 4Developers w wersji online 2020. Ja się nazywam Mariusz Gil i dzisiaj chciałbym troszkę opowiadać o temacie, który już od wielu lat bardzo mnie interesuje i powoduje, że zupełnie z innej perspektywy patrzę na systemy, patrzę na aplikacje internetowe i na systemy, które mamy okazję gdzieś implementować. I chciałem dzisiaj opowiedzieć taką krótką historię od modelu do commita, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę, projektując agregaty. Czemu ten temat w wielu sytuacjach jest naprawdę krytyczny i może nam tutaj oszczędzić wielu kłopotów długofalowej pracy przy projekcie. Więc prześledzimy sobie wspólnie taki dosyć typowy przykład. Zastanowimy się też, jak taki przykład, no bądź troszeczkę sztuczny, możemy przemapować na nasze projekty, na życie, gdzie troszeczkę inna tematyka pojawi się gdzieś tam w tle, ale problemy okażą się, że mogą być dokładnie takie same i podobne będą techniki rozwiązywania tych problemów. Na co dzień pracuję między innymi w Bottega IT Minds z zespołem naprawdę ciekawych ludzi, od których mam się okazję strasznie dużo nauczyć, dzięki której firmie mam okazję też czasami spotkać się właśnie z wami na jakichś szkoleniach, czy na konsultacjach, czy też na konferencjach, tak jak dzisiaj. W tym roku występuję w ścieżce PKP, ale mam nadzieję, że oglądaliście wczorajszą ścieżkę Bottega IT Minds, gdzie naprawdę sporo ciekawych prezentacji się pojawiło. Jeżeli nie, to myślę, że będzie też okazja, żeby te prezentacje, które tam były opowiedziane przez moich kolegów, obejrzeć gdzieś tam jeszcze troszeczkę później. Słuchajcie, ja się na co dzień zajmuję konsultingiem, pomaganiem różnego rodzaju zespołom, czy prowadzeniem też szkoleń, natomiast kilka miesięcy temu zacząłem nagrywać podcast i z tego miejsca chciałem ogromne podziękowania złożyć także wam, osobom, które tego podcastu słuchają, bo jest to coś, co niesamowicie mnie napędza i z tego miejsca gorąco dziękuję. To jest podcast skierowany dla osób, które zajmują się architekturą programowania, chcą troszeczkę pogłębić swoją wiedzę z zakresu chociażby architektury czy Domain Driven Design. Jeżeli chcecie, ja także prowadzę tutaj kanał na YouTubie poświęcony tym tematom, więc jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, serdecznie zapraszam, ale dosłownie tyle o mnie. Może ostatnia rzecz. Zorientowałem się wczoraj, że ta edycja 2020 4Developers jest moją 10. edycją, więc jest to taki mały jubileusz i chyba też taki moment, żeby jakby zwrócić się gdzieś tam do tyłu i popatrzeć, jaką ścieżkę udało mi się osobiście przejść przez te lata i pamiętam moje pierwsze 4Developers, gdzie występowałem zaraz po Sebastianie Bergmanie, gdzie do dzisiaj nie miałem odwagi obejrzeć tej prezentacji, bo wychodzić na scenę po takiej legendzie, jaką jest Sebastian Bergman, to jest naprawdę wyzwanie, po prostu wyzwanie. I myślę, że jakby kolejne edycje 4Developers, być może to już organizowane też jakby w ramach ścieżki PHP przez inne osoby, będą też okazją może dla ciebie, jako osoby, która jeszcze nie występowała na konferencji, żeby znaleźć się po tej stronie. Nie powiem, że sceny w tym roku kamery, ale jest to myślę bardzo fajny punkt startowy. Dobra, ale do rzeczy. Od modelu do commita, czyli historia pewnego agregatu. Chciałbym tutaj wspólnie przejść taką ścieżkę, poanalizować pewien problem i problem, który tutaj chciałbym dotknąć wspólnie, wygląda następująco. Może się wydawać bez pewnością znajomy, może się wydawać banalny, ale tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie problemy, które tutaj jakby będą zarysowane, będą dotknięte, możemy też przenieść na innego rodzaju projekty o innej złożoności, korzystają z tych samych technik. Więc wyobraźmy sobie sytuację, w której znajdujemy się w ogromnej bibliotece. Znajduje się tam tona książek, które mogę wypożyczać, mogę być może część z tego księgozbioru tylko korzystać z nich lokalnie, mogę część zabrać do domu, mogę sobie wybrać z ogromnego, przepastnego magazynu książek jakieś pozycje, które mnie interesują i w tym magazynie pani Jola, przyjmijmy, że to jest pani Jola, dowodzi. Jest to biblioteka, która nie jest zinformatyzowana. Jest to biblioteka, w której, tak jak widzicie, na stole u pani Joli znajduje się kartoteka, w której odnotowywane są wszystkie wypożyczenia, między innymi wypożyczenia, także zwroty, wszystkich książek przez wszystkich czytelników, którzy w tej bibliotece są zapisani. Ten komputer, który tutaj jest, jakby to jest tylko namiastka tego, że będziemy się zajmować informatyzacją tego właśnie przybytku. Pani Jola ma to do siebie, że oczywiście jest bardzo chętna, żeby pomóc wszystkim osobom i jeżeli się zwrócimy do niej z prośbą o wypożyczenie pewnych książek, wypożyczy nam oczywiście te książki pod warunkiem, że nie naruszamy żadnych zasad związanych i obowiązujących w tej bibliotece, ponieważ zasadą numer 1, która tu obowiązuje, jest to, że nie możemy wypożyczać do woli. Możemy tylko wypożyczyć kilka książek i po osiągnięciu limitu, przyjmiemy tutaj na czas naszych rozważań, że ta liczba wynosi 5, nie możemy przekraczać, nie możemy wpuszczać kolejnych pozycji, ponieważ no, chcielibyśmy, aby inni użytkownicy tej biblioteki, inni czytelnicy także korzystali z jej zasobu. Więc jeżeli byśmy próbowali naruszyć taką regułę, to pani Jola pogrozi palcem i powie, że niestety nie możemy tego zrobić. Pani Jola będzie oczywiście nam pomagała w wyszukiwaniu tych książek, pani Jola chętnie nam pozwoli daną książkę przetrzymać, jeżeli stwierdzimy, że wypożyczyliśmy chociażby mojego ulubionego Evansa, książkę dosyć trudną, której przeczytanie w 14 dni, na które takie standardowe tutaj wypożyczenie naszej bibliotece będzie obowiązywać, może nie być wystarczające. I w sytuacji, kiedy byśmy chcieli taką książkę prolongować, przedłużyć nasze wypożyczenie, no to pani Jola oczywiście pod pewnymi warunkami się zgodzi. I te warunki gdzieś tutaj trzeba będzie oczywiście natomiast odkryć, więc takim domyślną sytuacją jest to, że zwracamy takie wypożyczenie od razu, ale jeżeli pozwolimy sobie na jednokrotne przetrzymanie takiej książki, to nie powinno być problemu. Pani Jola z prędkością nam pomoże, chyba że weszła już w taki tryb, że zaczyna nas tutaj podliczać, jeżeli chodzi o kary, więc wtedy już nie będzie taka wyrozumiała. I tych kilka pozornie prostych wymagań dotyczących czy to wypożyczania, czy procesów związanych z przedłużaniem wypożyczeń, czy też z zwrotami i patrzenie w ogóle na całokształt tutaj naszego systemu, jest na tyle istotnych, że pani Jola nie pozwala sobie tutaj na żadne odstępstwa i w momencie, kiedy ktokolwiek narusza reguły naszej biblioteki, pani Jola jest niesamowicie zła i po prostu nie ma takiej opcji, że po tylu latach pracy tej pani Joli w bibliotece po prostu znajdziemy wyłom w jej zasadach i po prostu to się nigdy nie stanie. I w momencie, kiedy pani Jola wraz z zarządem biblioteki podjęła decyzję o informatyzacji swoich tutaj działań, system informatyczny, który będzie odpowiadał wszystkim procesom, które pani Jola na dzisiaj ma w głowie, musi realizować dokładnie takie same wytyczne, stosować dokładnie takie same reguły. I nie ma być możliwości żadnego odstępstwa od zachowań pani Joli. I oczywiście osobnym tutaj zagadnieniem będzie pozbieranie tych wszystkich informacji, jak to działa i jakie te reguły dokładnie są. My możemy przyjąć tutaj na czas naszych rozważań, że to zostało już zrobione, spotkała się tam z analitykami i my pewne rzeczy o zachowaniach pani Joli i też o regułach biznesowych, które rządzą tą biblioteką, dokładnie znamy. Więc co się stało, ewentualnie co by mogło się stać? Myślę, że tutaj w zależności od tego, o jakim zespole będziemy tutaj rozmawiać, bo sobie rozważymy wspólnie 3 zespoły, które będą podejmowały właśnie próbę informatyzacji procesów zachodzących w bibliotece z pomocą pani Joli. Zobaczymy, co się kryje w każdym z podejść, bo te podejścia właśnie się okaże, że będą dosyć typowe. Więc pierwszy team, który pojawił się na pomoc pani Joli i zadaniem informatyzacji, który dostał na przysłowiową twarz jakieś tutaj przeanalizowane informacje, wygląda następująco. Generalnie dosyć znajome twarze, skill, umiejętności w zespole dosyć podobny. I ten zespół nie korzysta z żadnych tutaj rocket science podejść architektonicznych, stosuje tą słynną szkołę wrocławskiego programowania, czyli encja na twarz i pchasz. Po usłyszeniu wymagań, po analizowaniu, zapoznaniu się z wymaganiami, taki zespół może dojść do wniosku, że kluczowym obiektem w naszym systemie jest coś, co nazwalibyśmy po prostu wypożyczeniem. I to wypożyczenie oczywiście będzie miało serię właściwości, serię atrybutów, które będą opisywały charakterystykę tego właśnie wypożyczenia. Tutaj tylko widzimy część z tych właściwości, które mogą być istotne z naszej perspektywy, więc będzie tam informacja o identyfikatorze, o dacie zarejestrowania takiego wypożyczenia, dacie zwrotu, planowanej dacie zwrotu, bo data realna, data planowana to zupełnie dwie inne rzeczy, a także licznik tych przedłużeń, tych prolongat, bo tak należałoby tutaj skorzystać ze słownictwa domenowego, ponieważ jest reguła, że mogę tylko raz przedłużyć dane wypożyczenie. Jeżeli już raz nastąpiło przedłużenie, pani Jola się raz zgodziła, to drugie nie jest możliwe, bo w kolejce, być może na jakiejś liście oczekujących, jest kolejna osoba, która będzie właśnie oczekiwać na dany egzemplarz, na daną książkę. Więc zespół proponuje taką właśnie architekturę, jeden obiekt pod tytułem wypożyczenie, tu jeszcze oczywiście jakieś tam informacje związane ze wskazaniem na książkę, czy też konkretny egzemplarz, tak żeby się dało tutaj to śledzić. Na potrzeby tej prezentacji tutaj pewne rzeczy będą dosyć mocno przycięte, żeby dało się to bardzo szybko tutaj przeanalizować. No i do utrwalenia takiego obiektu w bazie danych zasadniczo wystarczy jedna tabela. czy to wygenerowana jakimś ORM-em, czy manualnie. Jedyne, co potrzebuję, to zmapowanie odpowiednich kolumn mojego obiektu, właściwości mojego obiektu na kolumny w tabeli. I w momencie, kiedy chciałbym jakby zacząć rozważać, jakby to mogło wyglądać z perspektywy kodu mojego systemu, to mógłbym dojść do wniosku następującego, że mam klasę o nazwie wypożyczenia, która ma te parametry i ta reguła, o której tutaj wspomnieliśmy, że możliwe jest tylko jedno wypożyczenie, będzie utrzymana w sposób następujący. Tak? Jakieś dwa warunki, które za pomocą prostych sprawdzeń będą kontrolowały, czy nie naruszam reguł spójności tego obiektu, czy nie mogę oczywiście prolongować rzeczy, które były prolongowane już jednokrotnie, ponieważ jest to naruszenie, ewentualnie też nie mogę prolongować po planowanej dacie zwrotu. I spowoduje to na przykład pojawienie się wyjątków w aplikacji. Każdy inny przypadek to jest poprawna ścieżka i dopuszczamy to zachowanie. I oczywiście tutaj w wielu projektach spotyka się, że będzie to nawet wyrażone jakimś seterem i ta logika jeszcze gdzieś bardziej pójdzie w bok, zazwyczaj do warstwy wyżej, no, wiele systemów takich historycznych gdzieś tam implementowanych w tym naszym języku może tutaj korzystać nawet z warstwy kontrolerów, co umówmy się, nie będzie najlepszym podejściem, ale tutaj zostało zaaplikowane podejście CQS Bertranda Meyera, czyli rozdzielenie metod, które są metodami odczytowymi od metod, które są metodami modelującymi zmiany, czyli metody typu command do typu query, i metoda typu command, metoda typu prolong, która zamiast po prostu seterem jest opisana czasownikiem, modeluje tą właściwość naszego obiektu i stara się go utrzymać tutaj w spójności. I teoretycznie takie podejście mogłoby być wystarczające, gdybyśmy patrzyli z perspektywy jednego użytkownika. Nie powinno to być jakimś większym problemem. W przypadku, gdybyśmy chcieli skontrolować regułę, która mówi właśnie, że dysponuje jakimś limitem moich wypożyczeń i nie mogę tego limitu przekroczyć, to prawdopodobnie na jakiejś warstwie wyżej, mam nadzieję, że ponownie nie w tym kontrolerze, o którym tutaj wspomniałem, pojawi się jakieś zapytanie typu select gwiazdka from ta tabelka z jakimś parametrem, który pozwala odfiltrować wypożyczenia danego użytkownika. I jeżeli jestem poniżej limitu, to wszystko jest OK. I ten użytkownik będzie miał prawo do wypożyczenia kolejnej książki. Jeżeli tych wierszy tutaj zostanie zwróconych, czy też było w momencie generowania mojego zapytania, było takich wierszy w tabeli 5, no to wiadomo, jaki będzie wynik tej walidacji i dane wypożyczenie nie zostanie zarejestrowane, czyli nie skończę z 6 wypożyczeniami. I z perspektywy jednego procesu, kiedy ja patrzę na system jednotorowo, jednowątkowo, jednoużytkownikowo, to prawdopodobnie nawet nie mogę nie zauważyć, że tutaj istnieje problem pod tytułem race condition, że utrzymanie tej zasady maksymalnej ilości reguł, maksymalnej ilości wypożyczeń pod tytułem 5 w spójności, kiedy pojawia się na przykład ten sam użytkownik, który w tym samym momencie na 2 na przykład serwerach, w 2 osobnych wątkach generuje zapytanie do tej samej tabeli w bazie danych, mogę uzyskać sytuację następującą, że poszczególne wątki przeplotą mi się, jeżeli chodzi o generowane zapytania i generowane zmiany na tabeli, ponieważ gdybyśmy trafili w taką sytuację, że pojawi się użytkownik, który wygeneruje zapytanie znajdujące się po lewej stronie ekranu i jeszcze nie uzyska na przykład wyniku, ewentualnie jeszcze nie zostanie wygenerowane nowe wypożyczenie i w tym samym czasie inny wątek wykona dokładnie samą czynność, to w obydwu tych stronach, po obydwu tych stronach tego naszego ekranu obydwa zapytania to są wartość 4. I pytanie, czy to jest problem, bo w wielu systemach ta sytuacja nie spowoduje jakiegoś większego zamieszania, ale w zależności od domeny może się okazać, że uzyskanie tego problemu pod tytułem brak spójności danych, czyli skończymy w sytuacją, kiedy zamiast maksymalnego limitu 5 książek dany użytkownik, dany czytelnik kończy ze stanem wypożyczeń wynoszącym 6, jest sytuacją po prostu niedopuszczalną, bo zasoby, które, nie wiem, posiadamy w aplikacji są bardzo, bardzo cenne, ewentualnie konsekwencje nadmiarowego przydzielenia tych zasobów użytkownikom są po prostu horrendalne. Tutaj strasznie mi się podoba ten przykład, który Sławek Sobótka używa w swoich prezentacjach, że o ile oczywiście w domenie biblioteki to, że ktoś będzie miał 6 wypożyczeń, tak mapując to na nasz przykład, nie stanowi większego problemu i wyzwania, to o tyle na przykład danie 2 dawek jakiegoś leku, być może dosyć agresywnego jednemu pacjentowi i naruszenie właśnie tej zasady, która będzie mi mówiła o tym, że istnieje limit maksymalnej dawki, może spowodować się po prostu nawet zgon pacjenta i konsekwencje są zupełnie inne. Więc oczywiście przy podjęciu decyzji co do designu mojej aplikacji chciałbym znać wszystkie konsekwencje, bo one mogą mi też pozwolić czasami pewną regułę rozszczelnić. I o ile tutaj już widać, że prosty race condition bardzo mocno rozszczelnia mi spójność systemu, no to mógłbym się też zastanowić, jak się tego problemu pozbyć. Drugi zespół, który pojawił się w sytuacji, to był troszeczkę sprytniejszy. Oczywiście po przeanalizowaniu zastanego stanu, po pierwszym zespole, gdzie koncept pod tytułem wypożyczenie, no zespół stwierdził, że to się nadaje do dalszej pracy, natomiast ta zasada pod tytułem 5 wypożyczeń, no musi zostać tutaj jakoś znacznie silniej utrzymana i rozpatrywanie tego w takim modelu, gdzie prosty race condition no po prostu rozpłynia stan systemu, jest po prostu niedopuszczalne. Więc co ten zespół mógłby zrobić? I jeden z typowych flow, jakie też mamy okazję obserwować, to jest przejście przez cały etap teraz analizy, to na jakim etapie poszczególne te warunki, poszczególne kryteria, poszczególne reguły biznesowe muszą być weryfikowane. To event storming, którego będę akurat używał do procesu analizy, jest tylko oczywiście przykładową techniką, bo mogę to uzyskać także na inny sposób. Ale w tym systemie, o którym rozmawiamy, te zdarzenia pod tytułem zarejestrowano wypożyczenie, prolongowano wypożyczenie, czyli przedłużono jego ważność i zwrócono wypożyczenie, no to są takie zdarzenia, które prawdopodobnie będziemy obserwować najczęściej. Oczywiście nie są to wszystkie zdarzenia zachodzące w systemie, natomiast my się skupimy tylko i wyłącznie na nich. Jeżeli mam zdarzenie, które w systemie będzie oznaczało istotną zmianę stanu mojego systemu, bo oczywiście oprócz takich zdarzeń, które obserwujemy teraz w systemie podczas analizy, mogą się pojawić też zdarzenia zupełnie z innych poziomów. Mogą się pojawić zdarzenia z poziomu interfejsu użytkownika, wyświetlono jakąś informację, ewentualnie zmieniono coś tam w interfejsie użytkownika, bo użytkownik coś kliknął. Ewentualnie mogą się też pojawić zdarzenia, które będą mi opisywały bardzo techniczne aspekty, na przykładowo wysłanie eventu na kawkę, ewentualnie zachodzące całkowicie poza systemem, że czytelnik wszedł do biblioteki, to w tym procesie analizy w kontekście agregatów będą mnie interesowały tylko faktycznie te zdarzenia domenowe, które są powiązane bardzo silnie z tą zmianą stanu. Więc z tych wszystkich zdarzeń, które prawdopodobnie zostaną ujawnione na przykład na event stormingu Big Picture, będę chciał odsiać tylko te, które są powiązane ze zmianami, to ja muszę utrwalić na koniec dnia w bazie danych. I każde z tych zdarzeń postaram się przeanalizować w kontekście co jest wcześniej, co jest później, to znaczy jeżeli mam jakieś zdarzenie, to prawdopodobnie ono jest jakąś konsekwencją czegoś, no, na przykład działania użytkowników. I każde z tych zdarzeń, tak, faktycznie jest konsekwencją działania użytkowników. W pierwszym przypadku oczywiście chcę uzyskać nowe wypożyczenie, prolongować istniejące wypożyczenie oraz zwrócić takie, które wcześniej zostały utworzone, a być może nawet przedłużone. I to będę oczywiście rozważał w kontekście jakiegoś aktora, w tym wypadku naszego czytelnika. I zastanawiając się, na którym etapie chciałbym uzyskać spójność i moich reguł, i moich danych, to korzystając z takiego rozszerzenia do stormingu, ponieważ tego building bloku pod tytułem reguła biznesowa, no na chwilę obecną nie da rady znaleźć w opracowaniu Alberta Brandoliniego na temat event stormingu, to mógłbym zacząć wskazywać miejsca w moim systemie, które powinny być właśnie tym miejscem, gdzie powinna nastąpić walidacja wspomnianych reguł biznesowych. I okaże się, że uzyskiwanie od osób posiadających wiedzę na temat projektu, na temat zasady działania tego projektu co do reguł biznesowych jest relatywnie proste. Czasami oczywiście mogą być takie zamieszania, że musimy troszeczkę odfiltrować troszeczkę szumu takiego informacyjnego i z tych pozornie skomplikowanych, czy to reguł, czy też zdarzeń, wyłuskać te prawdziwe reguły, które tutaj istnieją, ale jest to temat na zupełnie inną rozmowę. Myślę, że tutaj jakby odesłanie do prezentacji Sławka na temat event stormingu, czy też do jednej z moich wcześniejszych prezentacji na ten sam temat, jeżeli ktoś tego nie miał okazji wcześniej się spotkać, to będzie właściwe miejsce. I o ile przy rejestrowaniu nowego wypożyczenia jest faktycznie chciałbym uzyskać spójność co do moich 5 reguł, reguły 5 wypożyczeń, to pozostałe 2 reguły, czyli nie mogę prolongować wypożyczeń, które zostały już przeterminowane, a także nie mogę prolongować wypożyczeń, które były już wcześniej gdzieś tam przedłużone, no to to miejsce będzie po prostu inne. W momencie, kiedy chciałbym zwrócić jakąś książkę, to te reguły całkowicie nie obowiązują. Więc mogę użyć tej analizy do tego, żeby zobaczyć, w którym miejscu poszczególne te informacje będą się aktywowały. I to mnie może doprowadzić, czy też doprowadziło zespół do następującego kształtu obiektu, który będzie odpowiadał za utrzymanie tych reguł spójności. Oprócz obiektu reprezentującego same wypożyczenie, zespół zaproponował obiekt pod tytułem karta biblioteczna, odpowiadający 1 do 1 tej teczce, czy też elementów znajdujących się w teczce, którą pani Jola miała na tym swoim biurku, jeżeli byliście uważni i zauważyliście to. Każda taka karta biblioteczna będzie oczywiście posiadała jakieś swoje tam parametry opisujące jej właściwości, no jak identyfikator czy przypisanie do czytelnika, ale w tej implementacji, którą zaproponował zespół, będzie posiadała także kolekcję obiektów pod tytułem wypożyczenie. Zatem wyciągając kartę biblioteczną oraz odwołując się do wszystkich elementów wewnątrz tej karty, chciałbym uzyskać spójność moich reguł biznesowych i pytanie, czy to się uda. Czy obiekt, który tutaj zaproponowaliśmy, będzie obiektem o takiej strukturze, którego postać będzie wystarczająca, żeby utrzymać wszystkie te reguły w spójności. Reguły są 3. Wypożyczenie prolongowane nie może być prolongowane, wypożyczenie przeterminowane nie może być prolongowane i wreszcie nie mogę przekroczyć maksymalnej ilości wypożyczeń. I okazuje się, że taki model systemu jak najbardziej jest w stanie spełnić wszystkie 3 reguły, ponieważ jest on posiadaczem wystarczającej ilości danych, aby sprawdzić zarówno ile mam aktualnie aktywnych wypożyczeń, w tym wypadku jest to 3, więc proste porównanie 3 do 5 już mi mówi, że mogę zarejestrować kolejne wypożyczenie, ewentualnie porównując daty poszczególnych wypożyczeń, ponieważ całe obiekty wypożyczenia są zlokalizowane w obiekcie pod tytułem karta biblioteczna, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dana operacja może zostać wykonana. Z perspektywy kodu będzie to wyglądało na przykład w sposób następujący. Obiekt pod tytułem karta biblioteczna będzie posiadaczem kolekcji, tutaj wyrażony w taki najprostszy sposób, aby nie zaciemniać jakby aplikacji i poszczególne metody, poszczególne sprawdzenia zostaną znowu zaimplementowane w postaci chociażby guardów w metodach typu command, w tym wypadku register rental, pomijając oczywiście wszystkie atrybuty typu egzemplarz książki czy też tytuł ze względu na czytelność. W momencie, kiedy taki obiekt udaje się utworzyć, może zostać zarchiwizowany wewnątrz tego obiektu i dostęp do tego obiektu będzie następował poprzez zewnętrzną otoczkę, czyli właśnie naszą kartę biblioteczną. I w momencie, kiedy będę chciał przedłużyć dane wypożyczenie, to poprzez zewnętrzny obiekt dostanę się do wnętrza tego obiektu i pozmieniam jego stan. W ten sposób uda mi się zapewnić spójność wszystkich reguł biznesowych, które zostały przedstawione jako wymagania. Ale pytanie, czy taki design systemu, który już widać, że jest spójny, że wszystkie informacje są w jednym miejscu, informacje te mogę utrwalać w bazie danych na poziomie nawet jednej transakcji bazdanowej, czy taki układ nie powoduje pewnych perturbacji? I okazuje się, że powoduje. Wyobraźmy sobie sytuację, w której 2 użytkowników korzystających z tego samego konta czytelnika tej biblioteki, postanowiło zrobić operację na przykład takiego samego typu, czyli przedłużenie wypożyczenia, ale na innych obiektach reprezentujące wypożyczenie. Użytkownik po lewej stronie będzie przedłużał wypożyczenie numer 1, a użytkownik po prawej będzie przedłużał wypożyczenie numer 2. Czyli pracują na rozłącznych parametrach. Natomiast zachowanie aplikacji będzie wyglądało w sposób następujący. Zostanie z jakiegoś storage'u, prawdopodobnie z bazy danych, zinstancjonowany obiekt reprezentujący kartę biblioteczną, po czym poprzez odpowiednią metodę zostanie wyłuskane odpowiednie wypożyczenie, a następnie zmodyfikowane. I pytanie, co się stanie tak naprawdę na zapisie? Który z tych zapisów będzie wygrywał? Czy tutaj nie wpadniemy w jakiś dziwny race condition? Czy nie wpadniemy w taką dziwną sytuację wprowadzenia tej karty bibliotecznej w stan, którego uzyskanie bez tego race conditiona będzie po prostu niemożliwe i niepoprawne biznesowo? Więc aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, należałoby pomyśleć, czy w rzeczywistości taki kształt systemu nie powoduje chociażby tego, że tracimy przepustowość naszego systemu, bo należałoby wprowadzić jakieś lokowanie zasobów na czas edycji przez jednego użytkownika I można by się zastanowić, czy w rzeczywistości jest to potrzebne, skoro użytkownicy ci pracują na zupełnie innych fragmentach tego obiektu. Bo problemem właśnie takiego kształtu systemu, takiego kształtu tego obiektu, który będzie posiadaczem i danych, i reguł biznesowych, jest to, że gwałtownie, w zależności oczywiście od wielkości naszego obiektu, spadnie przepustowość działań wykonywanych przez naszą aplikację. Ponieważ wszystkie te działania być może będą korzystały z mechanizmu lokowania, co znacząco wpłynie negatywnie, niestety negatywnie, na performance aplikacji. I z drugiej strony oczywiście baza danych zostanie także obciążona być może nadmiarowo w stopniu niepotrzebnym nam do utrzymania pewnych reguł spójności. No bo można by zadać od razu pytanie, czy taki design systemu i wyciąganie wszystkich informacji, zarówno o karcie bibliotecznej, jak i o wypożyczeniach, które w tej karcie się znalazły, jest mi potrzebne do tego, aby utrzymać w spójności regułę na przykład 5 wypożyczeń. Czy wyciąganie takich informacji i być może instancjonowanie, bardzo kosztowne, z użyciem jakiegoś frameworka czy mapera relacyjno-obiektowego, korzystania i instancjonowania, wciągania do pamięci danych, które nie będą wykorzystywane w sprawdzeniu reguł biznesowych i będą po prostu nadmiarowe, nie spowoduje mi jakiegoś obciążenia, czy to infrastruktury, czy nawet, mówiąc bardzo dokładnie, bazy danych, i czy takie obciążenie nie będzie negatywnie bardzo mocno wpływało na performance całego mojego systemu. Być może w niektórych sytuacjach tak, być może w niektórych sytuacjach nie. Krótko mówiąc, jak zwykle, to zależy. Jeżeli nie jest to problem, to być może taki kształt systemu jest absolutnie ok. Jeżeli z systemu korzysta 10 użytkowników, być może nie muszę się zastanawiać nad alternatywnymi metodami reprezentacji takiego obiektu. Natomiast istnieje jeszcze trzecie rozwiązanie, które zastosuje tutaj zespół 3, który przyjmie do definicji i to zastosuje do swojej implementacji definicję agregatu, którą zaproponował Eric Evans w tej swojej słynnej książce Tackling Complexity in the Head of Software, gdzie jest to klaster encji i value objektów, które są zdefiniowane wokół pewnej granicy. I dodatkowo skorzystamy tutaj z kilku zasad poprawnego projektowania agregatów i zobaczymy, do jakiego kształtu takiego agregatu jesteśmy w stanie dojść. I zespół numer 3, można powiedzieć takie komando programistyczne, bierze na przysłowiowy tapet rozwiązanie dostarczone przez poprzedni zespół i zaczyna refaktoryzację. I zaczyna patrzeć, czy w rzeczywistości ten obiekt reprezentujący kartę biblioteczną potrzebuje wszystkich danych, bo do utrzymania spójności reguły, która mówi o maksymalnym limicie moich wypożyczeń, wystarczy mi tak naprawdę sam identyfikator. Nie potrzebuję wszystkich danych danego wypożyczenia, w szczególności dat, żeby stwierdzać, czy nie osiągnąłem tego limitu. Więc modyfikacja może tutaj być relatywnie prosta. Zamiast pełnego obiektu reprezentującego wypożyczenie, będę składował w takim obiekcie tylko jego identyfikator. A przy okazji się okaże, że będę zgodny z jedną z zasad poprawnego projektowania agregatów. Natomiast oczywiście w systemie powstanie drugi agregat, wypożyczenie zasadniczo zgodny swoim kształtem do agregatu zaproponowanego wcześniej w zajęciu zespołu. Czyli w dużym uproszczeniu będę szukał takiego obiektu o takich właściwościach i strukturze, który po pierwsze potrafi skontrolować pewne reguły biznesowe, potrafi zapewnić ich utrzymanie zasadniczo zawsze i wszędzie oraz jest posiadaczem danych, które są wystarczające, aby te reguły spełnić. I dodatkowo jeszcze spełnia tutaj kilka takich założeń typu nie jest zbytnio przerośnięty, aby nie dotykał jakichś problemów wydajnościowych w mojej aplikacji. A jeżeli dotyka, to Maciek Malarz w kolejnej prezentacji pokaże, jak te problemy można identyfikować. Więc rozwiązanie numer 3, to można by zaproponować, zupełnie odmienne rozwiązanie numer 1, ponieważ to sprawdzenie na temat ilości zostało wydzielone do dedykowanego obiektu, czyli tak naprawdę możemy mieć w systemie 2 agregaty, wypożyczenie i karty biblioteczne. Co w wielu systemach może być na początku troszeczkę zaciemniające, bo dlaczego mam tworzyć na przykład 2 obiekty i dlaczego w tym obiekcie akurat powinien znaleźć się taki, a nie inny zestaw informacji. No, wynika to z takich właśnie strategii podejmowania decyzji, które będą mi optymalizowały na przykład performance, na przykład kształt tego obiektu. I mogłem skończyć z projektem agregatu, czy z projektem dwóch agregatów, z których każdy będzie odpowiadał na zupełnie inne pytania i będzie reprezentował w sobie zupełnie inne dane. Agregat po lewej stronie, czy taka typowa karta biblioteczna, będzie służył do tworzenia i przechowywania obiektów wypożyczeń i będzie kontrolował regułę maksymalnej ilości 5, a agregat po prawej stronie będzie reprezentował tylko i wyłącznie wypożyczenie. I oczywiście w sytuacji, kiedy mam dwa agregaty, zawsze muszę sobie zadać pytanie, to który z nich w rzeczywistości ja tworzę jako pierwszy? Czy najpierw modyfikuję agregat numer 1, a później tworzę agregat numer 2, czy w jakiejś innej kolejności? No i tutaj odpowiedzią będzie oczywiście źródło prawdy. Najpierw powinienem zmodyfikować agregat numer 1, bo tam jest jedna z reguł, a dopiero później utworzyć ten drugi, bo w innej kolejności mógłbym zostać w sytuacji nadmiarowego wypożyczenia i dopiero gdzieś później troszeczkę rollbackować moje decyzje i odkręcać stan, którego mogłem po prostu uniknąć. Tu będzie po prostu istotne, w jakiej kolejności ja zacznę to modyfikować. Z punktu widzenia implementacji nagle wszystko to się uprości. Tak? Zamiast analizować pełne obiekty wypożyczeń, sprawdzę tylko liczbę identyfikatorów i zasadniczo już wiem, czy się uda to zrobić, czy nie. Natomiast mógłbym się oczywiście spotkać z sytuacją, w której zestaw reguł mojego agregatu w rzeczywistości jest bardzo zmienny. I ta reguła, która mówi, że istnieje limit 5 wypożyczeń, gdzie oczywiście hardkodowanie, tak jak to widzieliśmy na poprzednim ekranie, wartości 5, no jest krótko mówiąc code smellem i należałoby się tego magic number definitywnie pozbyć, korzystając chociażby z jakiejś może wartości wstrzykiwanej przez konstruktor i w ten sposób uniknięcia jakiegoś tutaj zbytnio zahardkodowanego jakby kształtu naszego systemu, ale moglibyśmy się spotkać z sytuacją, kiedy ten zestaw reguł jest znacząco odmienny i po pierwsze będzie używał innych danych do walidacji, na przykład nie tylko na ilości naszych identyfikatorów, ale mógłby też zależeć od chociażby typu użytkownika, do którego należy karta biblioteczna. I zespół tutaj numer 3, który implementuje nową wersję, może ostateczną agregatu, spotkał się z kolei z wymaganiem następującym. Dla osób, które są pracownikami biblioteki lub też osobami, które pracują na uczelni, ten limit nie obowiązuje i można wypożyczać dowolnie wiele książek. I w sytuacji, w której spotkalibyśmy się z takim wymaganiem, to istnieje oczywiście przynajmniej kilka strategii rozwiązania tego problemu. Najbardziej taką powszechną niestety i jednocześnie posiadającą najwięcej takich negatywnych konsekwencji jest łączenie, wstrzykiwanie być może informacji o typie użytkownika bezpośrednio do karty. Jest oczywiście rozwiązanie, które zadziała, nie ma żadnych wątpliwości, ale z drugiej strony jest to niepotrzebny coupling. I pytanie zawsze jest takie, czy ja mógłbym zmodyfikować działanie mojego agregatu, w zależności od jakichś czynników, nie powodując tak negatywnych konsekwencji na projekt. Krótko mówiąc, jeden if może nie boli krótkoterminowo, ale 50 takich ifów rozsianych po systemie nagle może spowodować, że modyfikacje w tym systemie będą po prostu bardzo, bardzo kosztowne i bardzo, bardzo czasochłonne. Więc koncept agregatu, który polega oczywiście na tym zapewnieniu spójności, transakcyjności, wyznaczeniu granicy oraz posiadaniu tych danych, które są mi potrzebne do weryfikacji moich reguł biznesowych, które odkryłem w inny sposób, korzystając na przykład z event stormingu, może zostać rozszerzony poprzez wstrzykiwane polityki, które pozwalają dotuningować działanie mojego agregatu. I rozważmy zestaw klas następujących. W momencie, kiedy posiadam agregat, który posiada w środku kolekcję, na przykład tych identyfikatorów, mógłbym do niego wstrzyknąć z zewnątrz jedną z implementacji polityki, czyli mechanizmu pozwalającego zmieniać dynamicznie zachowania mojego systemu, korzystając na przykład ze wzorca strategy, dekorator czy jakiegokolwiek innego, wystawić wspólną implementację, korzystając na przykład z interfejsu, który to będzie przyjmował w obecnej postaci identyfikator nowego wypożyczenia, a także listę istniejących identyfikatorów wypożyczeń. I następnie rozważyć dwie implementacje, które będą użyte w sposób następujący. Do obiektu reprezentującego agregat na różnym poziomie, czy to poprzez konstruktor, czy to przez parametr metody, mogę wstrzyknąć interfejs, który następnie zostanie w metodzie wywołany. Więc cały ciężar sprawdzenia, jaki dokładnie algorytm zostanie tutaj zaaplikowany, jest schowany gdzieś na zewnątrz. Instancjonowanie za pomocą wzorca fabryki czy z kontenera dependency injection tutaj może być jakimś rozwiązaniem oczywiście gdzieś tam wspierającym architekturę takiego kodu. I bez żadnych sprawdzeń na poziomie jego agregatu, delegując całkowicie wszystkie obliczenia gdzieś na zewnątrz, jestem w stanie sobie teraz tą dynamikę i możliwość chowania poszczególnych wymagań w osobnych klasach automatycznie tutaj wprowadzić. I pytanie jest oczywiście, czy ja chcę wstrzykiwać moją politykę za pomocą konstruktora, czy chcę, tak jak tutaj w tym przykładzie, za pomocą argumentu do metody. No to musiałbym pewnie przeprowadzić jakiś proces analityczny, który mi odpowie na przykład na pytanie, czy możliwa jest zmiana takiej polityki rejestrowania poszczególnych wypożyczeń w trakcie działania aplikacji. Krótko mówiąc, czy karta biblioteczna, która została utworzona rok temu, przez cały swój czas i cały swój life cycle będzie posiadała jeden i tylko jeden sposób rejestrowania. Nawet jeżeli pracownik, nawet jeżeli czytelnik, który taką kartę sobie kiedyś zarejestrował, nagle został pracownikiem. Tego rodzaju informacje powinienem odkryć oczywiście wcześniej, gdzieś na, chociażby na event streamingu. I to będzie dla mnie klucz, który mi powie, czy mogę wstrzykiwać przez konstruktor, czy mogę wstrzykiwać przez argument. W obydwu tych przypadkach jednak posięgnę prawdopodobnie po jakiś wzorzec fabryki, żeby zinstancjonować daną implementację. A implementacje mogą być przykładowo dwie. Taka najprostsza wersja. Implementacja No Limit, która dostaje kolekcję identyfikatorów, nowy identyfikator skleja wszystko i zwraca. Zero rocket science, żadnej komplikacji, jedna ścieżka wykonania metody. Klasa bardzo prosta, nie ma co tutaj komplikować sobie życia. Oraz klasa z limitem, który oczywiście tutaj z parametrem przechowywanym wewnątrz tej klasy, wstrzykiwanym przez konstruktor, pozwala sprawdzić, czy nie naruszyliśmy tego limitu. I wydzielenie takiej polityki wykonywania pewnej czynności, a jej następnie wstrzyknięcie do agregatu pozwala zmodyfikować jego działanie. Rozszerzając nawet ten przykład i korzystając z okazji, w repozytorium Aggregate by Example na moim GitHubie znajduje się przykład implementacji tego agregatu, o którym Sławek Sobótka wielokrotnie mówił na swoich konferencjach, czyli takiego archetypu zasobu i dostępności, gdzie reguł rządzących dostępnością poszczególnego zasobu może być wiele. W jednym systemie wymogiem może być na przykład tylko i wyłącznie to, aby kolejne rezerwacje czy też blokady zasobu po prostu nie pokrywały się ze sobą, czyli możemy powiedzieć, że strategia typu no overlaps jest jedyną obowiązującą w systemie, a z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, że chociażby mapując ten przykład na sieć hoteli udostępniających, nie wiem, sale konferencyjne czy bankietowe, okaże się, że ma sens i to głęboki wprowadzenie reguły biznesowej, która po każdej dłuższej rezerwacji danego zasobu, po każdej dłuższej blokadzie poszczególnych zasobów mojej organizacji wymaga wprowadzenia na przykład godzinnego okienka, które będzie wykorzystane na etap chociażby sprzątania takiej sali i przygotowania jej na przyjęcie kolejnych uczestników. I z drugiej strony, tak zastanawiając się, czy poszczególne te reguły będą działały w każdym przypadku, znów można dojść do wniosku, że to zależy, zaskakujące, w zależności od tego, jaki użytkownik będzie zakładał kolejną rezerwację na naszym zasobie. Jeżeli taką rezerwację po długotrwałym, nie wiem, na przykład jakiejś tam konferencji będzie chciał założyć użytkownik, zwykły klient, to niestety nie będzie mógł tego zrobić, ponieważ istnieje reguła, która mówi, że 30 minut czy godzina czasu na sprzątanie to jest coś, czego po prostu nie da rady wyeliminować. W momencie, kiedy taką rezerwację będzie chciał założyć na przykład pracownik hotelu, który chciałby skorzystać jakby z danej sali, żeby przeprowadzić chociażby konserwację klimatyzacji, to okaże się, że jego te reguły nie obowiązują. Więc wstrzykiwanie, możliwość wstrzykiwania i podmiany takich reguł z zewnątrz ma tutaj mocny, głęboki sens. I tak widzicie, te trzy zespoły przeprowadziły tak naprawdę trzy dosyć odmienne implementacje. Nie wiem, czy mieliście okazję zauważyć w swoich projektach chociaż jedną z nich, podejrzewam, że którąś tak, bo są to dosyć typowe rzeczy, natomiast te wynikające problemy, które są, a które są konsekwencją naszego wyboru co do kształtu właśnie tego agregatu, mogą być czasami dosyć duże. Zespół numer 1 zaprojektował agregat zbyt mały, a właściwie zaprojektował zbyt mało agregatów, ponieważ nie były one w stanie utrzymać spójności wszystkich reguł biznesowych. Jeżeli zaprojektujemy taki agregat, konsekwencją właśnie braku spójności tych i braku możliwości weryfikacji tych dwóch zewnętrznych reguł, będzie to, że system po pewnym czasie się rozszczelni i nie będzie można mówić o spójności biznesowej jakby danych posiadanych, chociażby w bazie danych. I w wielu przypadkach jest to sytuacja niedopuszczalna. Drugi zespół zaprojektował agregat zbyt duży, czyli oprócz informacji, które są konieczne do utrzymania reguł biznesowych spójności, dodał dodatkowe informacje, chociażby związane z datami poszczególnych wypożyczeń, które to nie są w tak przedstawionych wymaganiach konieczne do utrzymania tej reguły spójności. I trzeci zespół, który znalazł w sam raz kształt tego agregatu i nie spowodował zbyt dużej ani zbyt małej granicy, ponieważ reguły wykorzystywały tylko i wyłącznie te dane, które tam były i nie było tam żadnych nadmiarowych danych, żadnych nadmiarowych informacji, to osiągnął i największą możliwą wydajność, i największą możliwą spójność danych. Więc w sytuacji, kiedy będę projektował nowy agregat, chciałbym zawsze zobaczyć, czy nie jestem w jednej z tych sytuacji, zwłaszcza w pierwszej i w drugiej, bo w ogólnym przypadku chciałbym uzyskać sytuację numer 3, czyli mój agregat ma taki kształt, który jest jednocześnie i wystarczający do utrzymania jego spójności i do uzyskania możliwie dużego performance'u. I oczywiście w wielu przypadkach będę być może chciał świadomie złamać regułę i będę chciał świadomie zbudować na przykład agregat zbyt duży. Może być to związane na przykład z jakimiś dodatkowymi wymaganiami performance'owymi albo z jakimś kształtem systemu, gdzieś tam historycznie legacy. Tutaj dosyć ciekawy artykuł ma von Vernon, w którym opisuje 4 dosyć typowe sytuacje, kiedy zdecydujemy się na naruszenie 4 zasad. No i właśnie, jakie te zasady są? Jakbyśmy mieli podsumować całą naszą prostą analizę przykładu, to pierwszą zasadą, a której jednocześnie nie zachował zespół numer 1, jest to, aby modelować prawdziwe niezmienniki w granicach spójności. Tej granicy spójności po prostu nie było. Nie wprowadzono obiektu karty bibliotecznej i ta reguła była gdzieś utrzymywana w różnych miejscach. Tak naprawdę jakimś dziwnym selectem na różnych warstwach aplikacji. Nie da rady utrzymać tej reguły spójności. Drugi zespół nie utrzymał tej reguły w działaniu. Projektuj małe agregaty. Staraj się, aby twoje agregaty były możliwie małe, tak małe jak to możliwe, ale nie mniejsze, jakby to powiedział klasyk, po to, abyś nie nadział się na problemy wynikające właśnie z performance'u. Instancjonowanie dużych agregatów posiadających duże te grafy obiektów w środku, gdzie będziemy się odwoływać tylko i wyłącznie przez tą zewnętrzną encją, tak zwany aggregate root, która nam udostępni cały ten graf obiektów pod spodem, ponieważ za wszelką cenę chcemy uniknąć takich strzałów do naszego agregatu z boku, bo to jest krótka piłka do naruszenia reguł biznesowych, które będą walidowane być może w innym miejscu. No spowoduje, że będziemy tak naprawdę cierpieć wydajność ciała. Oczywiście czasami będziemy chcieli na przykład zwracać jakieś obiekty z naszego obiektu, z naszego agregatu, więc zawsze musimy mieć pewność, że zwracamy albo wersje niemutowalne naszych obiektów, aby nikt przypadkowo poprzez jakąś dziwnie uzyskaną referencję nie uzyskał backdoora do naszego obiektu. Możemy obiekty zwracać klonując je, implementując chociażby opcję clone, więc jakby zawsze musimy pamiętać, aby nie utworzyć takiego backdoora do naszego agregatu. Jeżeli posiadamy w zależności do innych agregatów, to w szczególności nie chcemy osadzać ich całych, chociażby z punktu widzenia wydajnościowego czy kontekstu równoległej pracy na zasobie. Więc w takim przypadku chciałbym stosować zasadę numer 3 Erica Evansa, czyli odwoływać się do innych agregatów poprzez ich tożsamość, bo każdy z obiektów, czy to encji, czy to agregatów w moim systemie, będzie posiadał tożsamość w przeciwieństwie do value objectu. I czwartą zasadę, którą akurat nie było widocznej za bardzo w tym przykładzie, jest to, aby wszystkie rzeczy, które nie muszą się dziać natychmiast, rozwiązywać poza granicami naszej spójności. I w przypadku analizy stormingowej, kiedy na stormingu procesowym będziemy analizować czynności zlecane do naszego systemu poprzez na przykład użytkownika i będziemy obserwować skutki tych czynności w poszczególnych zdarzeniach, chcielibyśmy się zastanowić, to które z tych zdarzeń muszą się wydarzyć natychmiastowo I te zdarzenia, które się muszą wydarzyć natychmiastowo i musi nastąpić zarejestrowanie zmiany już na poziomie transakcyjnym, te elementy będą stanowiły część mojego agregatu. Jeżeli byście chcieli troszeczkę więcej zobaczyć, więcej przykładów, więcej kodu, odsyłam gorąco do repozytorium Aggregate by Example, gdzie możecie znaleźć kilka przykładów w PHP i w Javie, dzięki Kubie Pilgmanowi. Przykład, który tutaj dzisiaj się pojawił, ale w takiej znacznie bardziej skomplikowanej wersji jeszcze funkcyjnej, pojawi się niedługo także na tym repozytorium. Można tam też zobaczyć kilka innych agregatów i zobaczyć, jakie zasady i jak wyglądały modele do tego, aby dany agregat uzyskać. Zachęcam także do słuchania odcinka o projektowaniu agregatów, odcinek numer 1 i 2, który miałem okazję tutaj przygotować wspólnie z Kubą Pilimonem ponownie, któremu jeszcze raz dziękuję za tą możliwość, gdzie przeanalizowaliśmy kilka możliwych kształtów agregatów, a także wynikających z tego konsekwencji, ponieważ zawsze takie konsekwencje będą. Czy to wydajnościowe, czy to jeżeli chodzi o spójność danych, czy to jeżeli chodzi o równoległą pracę na zasobach, zawsze będą konsekwencje. Dziękuję bardzo za ostatnie 45 minut, za krótką historię o pewnym agregacie. Zachęcam Was do tego, aby zapoznać się z tym konceptem, czym właściwie agregat jest, czy ja mam w systemie agregaty, bo może się okazać, że pomimo mojej gorącej chęci tych agregatów w moim systemie po prostu nie ma. I jednym z takich błędów, które tutaj mógłbym wskazać na koniec i dużych problemów jest to, że często jako programiści doszukujemy się nieistniejących agregatów i zamiast upraszczać systemy, dosyć mocno komplikujemy ich i architekturę, i utrzymanie. W wielu przypadkach jest to po prostu zbędne, więc taki proces poprawnej analizy prowadzący nas tutaj przez i przeanalizowanie działań użytkowników, i przeanalizowaniu reguł biznesowych, które tutaj muszą być spełnione, i przeanalizowaniu wymogów, które z konsekwencji opisanych na przykład eventami są faktycznie takimi transakcyjnymi tu i teraz, a które mogą być odroczone, to jest technika, która nam pozwoli projektować bardzo, bardzo ciekawe agregaty. Także z mojej strony to wszystko. Ja oddaję głos do studia, w którym za chwilę sam będę. Także myślę, że będzie chwila po animacjach, żeby zadać jakieś pytanie.